Chciałbym przedstawić teraz koncepcję wystawy i eksponaty, które są prezentowane obecnie na wystawie Polska Siła Obrazu w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa, która pierwotnie przygotowana była w oddziale Luwru, mieszczącym się na północy Francji, w Lens. Prezentowana tam była w 2019 roku i przygotowana była we współpracy z francuskimi kuratorami dla publiczności francuskiej. Dopiero później pojawił się pomysł przeniesienia jej najpierw do Warszawy, a później do Poznania. O tym musimy pamiętać, oglądając tą wystawę, że jej założenia, koncepcja właśnie nie była pomyślana dla publiczności polskiej, tylko francuskiej. To zresztą już widać w zmianie tytułu, gdzie francuski tytuł wystawy Polska zobrazować ducha narodu, tak został przetłumaczony, został zmieniony na Polska siła obrazu. Ta zmiana też pokazuje inną recepcję malarstwa XIX-wiecznego we Francji, gdzie starano się również w postaci innych materiałów opowiedzieć więcej o historii Polski, literaturze, muzyce, a więc sferach, które są mniej znane dla obcej publiczności, a dla polskiej dużo bliższe. Stąd też pewne niewielkie zmiany, które nastąpiły w aranżacji wystawy w przypadku Luwru Lens. Jest to nowoczesne muzeum, niedawno oddane do użytku, dysponujące dużymi przestrzeniami, gdzie można było pokazać duże również obrazy, zaprezentować. Sale wystawowe Warszawskiego Muzeum Narodowego są mniejsze, w związku z tym dość dużo prac trzeba było pominąć, przenosząc tą wystawę do Warszawy. Powodów zorganizowania wystawy we Francji było kilka. Stulecie niepodległości Polski, ale też 100 lat temu właśnie w rejonie Lens osiedliła się ogromna emigracja Polaków, około 300 tysięcy, których potomkowie nadal tam na północy, w tym górniczym rejonie mieszkają. Chociaż już bardzo często nie pamiętają, nie mają dobrej wiedzy o swoich korzeniach. Była to też okazja do zaprezentowania sztuki polskiej, malarstwa znowu we Francji. Znowu, bo oczywiście to malarstwo prezentowane było w XIX wieku, a więc w czasach, o których opowiada wystawa, ale również była to okazja do tego, żeby znowu przypomnieć współczesnej publiczności o Polsce, jej historii. Ostatnia wielka wystawa sztuki polskiej tego okresu odbyła się już blisko 50 lat temu w paryskim Grand Palais. Wystawa została przygotowana przez kuratorów z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz kuratorów francuskich, opierając się przede wszystkim o zbiory warszawskiego muzeum. Ale to, co czyni wyjątkowym tą wystawę, to zgromadzenie na niej najlepszych polskich obrazów, najlepszych polskich nazwisk, korzystając nie tylko z dzieł, które
wzięto z magazynów, ale również z dzieł, które na co dzień możemy oglądać w galerii stałej Muzeum Narodowego w Warszawie, ale nie tylko. Kilkanaście prestiżowych, wyjątkowych wypożyczeń, przede wszystkim z innych muzeów, ale też kolekcji prywatnych, stworzyły panoramę sztuki przede wszystkim drugiej połowy XIX wieku i początków XX wieku. A więc momentu dla Polski wyjątkowego, który dla publiczności zagranicznej jest momentem trudnym do zrozumienia. Wielki kraj, który w przeszłości był jedną z potęg europejskich, od końca XVIII wieku nie istnieje na mapie Europy. Ale też ten okres jest kluczowy dla kształtowania się tożsamości narodu. O tym też opowiada ta wystawa, ale w tej odsłonie polskiej, mówiącej o mocy obrazów, ten tytuł podkreśla właśnie znaczenie sztuk plastycznych dla utrzymania owego ducha narodu, który podzielony był pod zaborami. Kuratorzy, którzy przenosili wystawę do Warszawy, starali się jednak utrzymać koncepcję, a nawet podziały, pewne tematy, tak jak to zostało zaprezentowane we Francji. Jak już powiedziałem, ze względów ekspozycyjnych było to przedsięwzięcie dosyć trudne, ale też dające właśnie możliwość odczytania tej wystawy na różnych poziomach. Z jednej strony tym poziomie, który zaprezentowany był za granicą, ale też i na poziomach, które są dla nas ważne, dla nas czytelne w odniesieniu do naszej rodzimej sztuki. Wystawa rozpoczyna się od wstępu zatytułowanego Interregnum. Ten okres między królewia, to nawiązanie oczywiście do czasów monarchii elekcyjnej, i początek wystawy, tak we Francji, jak również i w warszawskim muzeum, to mocne uderzenie. Wypożyczony z Zamku Królewskiego w Warszawie rejtan, jak o nim popularnie mówimy, czyli upadek Polski. Obraz w twórczości Jana Matejki z wielu powodów wyjątkowy. Chociażby z tego powodu, że, co rzadkie, spotkała w kraju Matejkę ogromna krytyka. Między innymi Józef Ignacy Kraszewski mówił o obrazie uczuć narodowych. Dlaczego właśnie ten obraz Jana Matejki spotkał się z tak dużym oburzeniem ze strony rodaków? Matejko, co charakterystyczne dla jego malarstwa historycznego, sięga do przeszłości, ale pokazuje przyczyny upadku Polski, akcentując udział Polaków, że nie tylko zaborcy przyczynili się do upadku, podziału Polski, że również sami Polacy mieli w tym czynny udział. I trudno się dziwić, że takie wytykanie owej winy spotkało się z tak żywą reakcją w Polsce. Trzeba też pamiętać, że obrazy Matejki były bardzo dobrze przyjmowane za granicą. Również tak było w przypadku Rejtana. Malarstwo Matejki bardzo dobrze wpisywało się w historyczne malarstwo popularne na salonie paryskim. Jan Matejko jest tym jednym z artystów, którzy w XIX wieku
będą znani i rozpoznawani na arenie międzynarodowej, będzie zdobywał w samym Paryżu nagrody i medale. Oczywiście rola Jana Matejki w nie tylko sztuce, ale historii Polski właśnie w owym tworzeniu ducha narodowego pod zaborami jest wyjątkowa. I drugi obraz, który stanowi jakby parę do Rejtana, dopełnienie. W Rejtanie mamy początek owej opowieści o zaborach. Jacek Malczewski w Melancholii, która wypożyczona została dzięki uprzejmości Fundacji Raczyńskich, przedstawia właśnie ową historię walki o niepodległość w postaci wizji, która ukazuje się naszym oczom, wypływając ze sztalugi malarza. Jesteśmy w pracowni artysty, ale obraz możemy odczytać na kilku poziomach. Na tym patriotycznym, jako właśnie historię kolejnych zrywów narodowych na czele z Kosynierami, który to motyw jeszcze w innych dziełach na wystawie się pojawia, bo kojarzony był właśnie również za granicą z owymi polskimi zrywami. Ale również mamy tutaj opowieść o upływie czasu. To uniwersalny temat w sztuce vanitas, a więc widzimy i młodych chłopców, prawie dzieci i starców, którzy wpisują się właśnie w ten ciąg historyczny. Dopełnieniem jest stojąca postać, tytułowa Melancholia, zainspirowana utworem Juliusza Słowackiego, którą podobnie możemy wieloznacznie odczytać. Ona znajduje się na tej granicy pomiędzy zamkniętą przestrzenią pracowni artysty i tą otwartością, wolnością, pejzażem, który namalowany został za oknem. Czy jest to granica śmierci, czy jest to moment właśnie odzyskania niepodległości w owym ciągu wydarzeń, o czym oczywiście jeszcze malując ten obraz Malczewski nie mógł wiedzieć. Kolejnym poziomem odczytania tego obrazu jest właśnie refleksja nad powinnością artysty, tak typowa dla twórców okresu młodej Polski. Takim dopełnieniem tego obrazu jest jeszcze jeden obraz Jacka Malczewskiego, Natchnienie artysty, gdzie również mamy artystę, który przy sztaludze z kobiecą postacią, modelką, muzą, odniesieniem do postaci Polonii, która tak często pojawia się, alegorii Polonii, która tak często też pojawia się w obrazach Jacka Malczewskiego. Na odsłonie w Warszawie ten wstęp dopełniają jeszcze trzy kompozycje Stanisława Wyspiańskiego. Trzy pastele, a więc nie mogły one wyruszyć w daleką drogę ze względów konserwatorskich, ale są tym sygnałem jeszcze jednej wielkiej indywidualności obok Malczewskiego, czasów młodej Polski, a więc właśnie tego apogeum rozwoju sztuki w Polsce. Zapowiadają też znaczenie pejzażu. To są trzy widoki na kopiec Kościuszki z okna pracowni, namalowane przez Wyspiańskiego pod koniec jego życia, kiedy już jego śmiertelna choroba dawała mu coraz bardziej we znaki. W tym przypadku również możemy szukać różnych interpretacji, bardziej uniwersalnych, pokazujących
drogę ludzkiego żywota. Ale na horyzoncie pojawia nam się ten niewielki, ale jakże znaczący kopiec Kościuszki, a więc właśnie symbol narodu, który się nie poddał i który dąży ku niepodległości. W taki sposób możemy też odczytać tą drogę, nawet jeśli w jednej z wersji ten kopiec Kościuszki gdzieś niknie we mgle. W jakimś sensie ta droga przedstawiona przez Wyspiańskiego to analogia do tej osi czasu, którą przedstawił Jacek Malczewski w swoim obrazie. I rozdział zatytułowany Mitologia narodowa, a więc przede wszystkim malarstwo historyczne, które, tak jak powiedziałem, święciło triumfy w Europie, popularne również było w Polsce, ale w Polsce zyskiwało szczególny wydźwięk powrotu właśnie do owych czasów świetności, chociażby do czasów Jagiellonów w Wojnie Kokoszej Henryka Rodakowskiego, czy Teodor Axentowicz wracający do początków monarchii elekcyjnej i czasów króla Henryka Walezego. Artyści, którzy, można powiedzieć, specjalizowali się właśnie w scenach, które wracają do tych wielkich momentów barwnych, momentów z historii, jak Juliusz Kosak, pokazujący chociażby Jana Sobieskiego pod Wiedniem, albo Józef Brandt, który przedstawia króla wraz z Marysieńką, królową Polski pochodzącą z Francji w tym barwnym wyjeździe orszaku z rezydencji wilanowskiej. Obraz Wojciecha Gersona z przedstawieniem Vita Stwosza wpisuje się też w europejski nurt malarstwa europejskiego odnoszącego się do historii wielkich artystów. I prace Jana Matejki. Z jednej strony Zawieszenie dzwonu Zygmunta. Ten stosunkowo niewielki jak na Matejkę obraz, ale pełen barwności, przepychu, który oddaje właśnie bogactwo czasów Złotego Wieku Jagiellonów. Z drugiej strony szkic do obrazu Wernichora, a więc obraz, który bardzo dobrze odnosi się do tej historiozoficznej wizji Jana Matejki. Do tego, iż jego postaci historyczne tak naprawdę malowane są nie jako świadkowie swojego czasu, ale jako ci, którzy mówią, opowiadają historię publiczności, polskiej publiczności przede wszystkim w XIX wieku. I ów wieszcz znany z historii Polski staje się w redakcji Jana Matejki tym, który przepowiada upadek. Upadek Polski, który był tak oczywisty dla Polaków, którzy właśnie w tej rzeczywistości żyli. I kolejny rozdział przygotowany też właśnie w kontekście prezentacji wystawy we Francji. Napoleon i Polska, bo to nie tylko słynna, wielka postać historii francuskiej, ale też bohater Polski. Tak często się też patrzyło i widzi Napoleona. Napoleon, który stanie się częścią owej mitologii XIX-wiecznej. Tak jak to wielokrotnie przedstawia go Piotr Michałowski, jako tego, tak postrzegano go w XIX wieku, który miał
zamiar wspomóc, przywrócić Polakom niepodległość. Choć wiemy, że obecnie głosy historyków są podzielone, jakie były intencje Napoleona poza rzeczywiście stworzeniem Księstwa Warszawskiego, to tu na tej wystawie Napoleon pojawia się też właśnie jako nie tylko postać historyczna, ale owa postać z owego mitu tożsamości polskiej XIX wieku. Piotr Michałowski, nasz najlepszy, najoryginalniejszy malarz czasów romantyzmu, przedstawia historie napoleońskie, choć w niewielkim formacie, z rozmachem, gwałtownością, siłą, przedstawiając też, tak jak w Somosierze, udział Polaków właśnie pod rozkazami Napoleona, nie walczących bezpośrednio o odzyskanie niepodległości przez Polskę, ale wierzących właśnie, że poparcie Napoleona przywróci im ojczyznę. I tu jeszcze wielki obraz Wojciecha Kossaka, który dość rzadko prezentowany jest publiczności właśnie ze względu na swoje rozmiary i brak miejsca. I jeszcze w tej części znalazł się wyjątkowy też obraz Teofila Kwiatkowskiego, który przedstawia bal w paryskim Hotel Lambert. Polonez Chopina, którego widzimy na pierwszym planie, to nawiązanie już do czasów po powstaniu listopadowym, do czasów emigracji, gdzie właśnie arystokracja polska, powstańcy znaleźli przystań w dużej części też we Francji, która na bieżąco śledziła w XIX wieku zmagania Polski o niepodległość. Hotel Lambert, siedziba Czartoryskich w Paryżu, była właśnie sercem owej emigracji. Scena Kwiatkowskiego nie jest dosłownym przedstawieniem balu. Tego typu bale odbywały się tam rzeczywiście, ale też jest na poły wizją fantastyczną, wizją też odwołującą się właśnie do historii Polski poprzez chociażby owe kostiumy na tym balu. I Paul Delaroche, a polskie malarstwo historyczne, to oczywiście też odniesienie do związków sztuki polskiej i francuskiej. Na chwilę wróćmy do sal Louvre-Lens. Otóż tutaj pojawił się wypożyczony z zbiorów paryskiego Louvre'u obraz Paula Delaroche'a, przedstawiający dzieci króla Edwarda, jeden z jego najbardziej znanych obrazów. Paul Delaroche obecnie, tak jak wielu malarzy XIX-wiecznych, akademickich, historycznych, nie jest już aż tak dobrze pamiętany przez historię sztuki, ale przede wszystkim publiczność. W XIX wieku był jedną z największych gwiazd malarstwa. Gwiazd, które oczywiście też wpływały na sztukę polską, czego świadectwem jest chociażby taka dosłowna kopia tej kompozycji, która obecnie znajduje się w Louvre, autorstwa Józefa Zimlera. Również w tym miejscu pojawia się właśnie obraz Józefa Zimlera, zresztą będący też repliką, drugą wersją tej słynnej kompozycji, którą znamy z Galerii Stałej Muzeum Narodowego w Warszawie. Śmierć Barbary Radziwiłłówny. Rzadko zdajemy sobie sprawę, że artysta namalował drugą, identyczną właściwie wersję, tylko trochę mniejszych rozmiarów, i to ona prezentowana jest na wystawie.
obraz wyjątkowo popularny w XIX wieku, bo właśnie mieszczący się w owej konwencji malarstwa akademickiego, złotego środka, starającego się przedstawiać tematykę historyczną zgodnie z tradycją klasycznego malarstwa. I Jan Matejko, który też był pod bardzo dużym wpływem Paula de la Roche'a, tu raz jeszcze pojawia się Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna, ta słynna historia miłosna, właśnie w takim wydaniu anegdotycznym. Matejko dość rzadko będzie się wpisywał w tą generalną tendencję takiego atrakcyjnego malarstwa, czasem pewnych ciekawostek, chociażby tak jak tutaj właśnie romansu. Matejko przecież dużo częściej podejmuje tematykę, która właśnie ma dużo większy kaliber, bo odnoszący się bezpośrednio do sytuacji Polski XIX-wiecznej. Nawet kiedy maluje błazna Stańczyka na dworze Jagiellonów, jeden z jego pierwszych ważnych obrazów, gdzie tej postaci użycza swojej własnej twarzy. Choć przed chwilą widzieliśmy tą barwną, bogatą scenę przedstawiającą dwór Jagiellonów w chwili powstania dzwonu Zygmunta, tu jesteśmy świadkami sceny zupełnie innej w klimacie. Chociaż na Wawelu trwa bal, trwa radość ze zwycięstwa, to Stańczyk w redakcji Matejki staje się również owym prorokiem, który przewiduje, iż już w tym momencie pierwsze oznaki upadku następują. Jest zafrasowany, zamyślony, jakby patrzący w tą przyszłość, nad którą zawisła, rodzi się ten upadek, który też zwiastowany jest przez kometę widoczną za oknem, interpretowaną, rzeczywiste też wydarzenie historyczne, no i interpretowane jako ten zły omen. Ale dla Matejki to jest ów znak zapowiadający upadek Polski. I jeszcze jeden obraz Józefa Zimlera, pożegnanie Wacława z Marią, to jeden z tych sygnałów na wystawie też bardzo dużej roli literatury. Literatury, która szczególnie dominowała w pierwszej połowie XIX wieku, jak chociażby romantyczna poezja, a później zostanie ta wiodąca rola przejęta właśnie przez malarstwo. I tym samym doszliśmy do dramatu teraźniejszości. Dla większości artystów prezentowanych na wystawie owym dramatem był kolejny zryw narodowy, czyli powstanie styczniowe. Ono przedstawione jest w serii grafik autorstwa Artura Grodgera, bardzo młodo zmarłego artysty, malarza, rysownika, no i właśnie projektanta cykli graficznych, który tak jak ten Polonia bezpośrednio odnosi się do powstania styczniowego. Pierwsza rycina jeszcze w tradycji właśnie malarstwa sztuki klasycznej, gdzie spotykamy raz jeszcze taką postać kobiecą w ciemnym płaszczu, zakapturzoną. Później pojawi się ona na obrazie Jacka Malczewskiego, Melancholii, którą już widzieliśmy. I ta postać, która jest właśnie rozkuwana, bo taki był przecież cel powstania styczniowego, odzyskanie niepodległości. Tą postać możemy tutaj wyraźnie widzieć jako personifikację
Polski właśnie tytułową Polonię. I Artur Grotger w sposób taki narracyjny przedstawia nam wydarzenia z powstania styczniowego, zaczynając od jego przyczyn branki, która była bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania styczniowego. No i ta najsłynniejsza z rycin kucie kos, a więc ów motyw kosyniera, który znamy już od powstania kościuszkowskiego. I bitwa. Te oblężeni reprezentanci różnych stanów, bo choć Grotger relacjonuje nam powstanie styczniowe, to jest świadom różnych jego aspektów, nie tylko tych narodowych, ale również i społecznych. I kolejne sceny, które przedstawiają już ofiary rannych, którzy znajdują schronienie w tym dworku, wieść o tym przynosi Żyd, czy właśnie próba obrony takiego dworu szlacheckiego, w którym chronili się powstańcy. I te sceny najbardziej dramatyczne, już odwetu wojsk rosyjskich, owej masakry, która odbywa się właśnie w tym zaciszu domu czy dworu szlacheckiego. No i też ofiary, które są ofiarami na polu bitwy, opłakiwani przez matki, żony, to one tutaj zajmują centralną, mają centralną rolę w tej kompozycji. I jeszcze owa żałoba. Pytanie, czy ten mały chłopczyk, który pojawia się też w centrum, jest takim sygnałem nadziei na jednak powtórny zryw i możliwość odzyskania tej niepodległości. Warto podkreślić, że Artur Grotger w tym cyklu, który stanie się bardzo popularny, który właśnie wpłynie na późniejszych artystów, na ich obrazowanie, na ich myślenie o owej tworzonej mitologii narodowej. Artur Grotger poświęca dużą część tego cyklu bardzo realnym skutkom, owym ofiarom, masakrze, żałobie. To jest zasadnicza tak naprawdę część jego cyklu. I inne sceny bezpośrednio związane z powstaniem też styczniowym, jak Maksymilian Gierymski, który bezpośrednio brał udział jako młody człowiek w powstaniu styczniowym, tutaj jeszcze w takim romantycznym ujęciu tego samotnego jeźdźca przedstawiający. No i ten jeden z jego najsłynniejszych obrazów, który właśnie z typowym dla realizmu prostotą przedstawia scenę z powstania styczniowego. Patrol powstańczy, skupieni jesteśmy tylko na tych kilku postaciach. Ten duży oddział powstańczy majaczy ledwo na horyzoncie. Horyzoncie, który też jest częścią typowego, swojskiego pejzażu. Czegoś, co również Polakom było bliskie i było dla nich ważne. Obok obrazu Maksymiliana Gierymskiego kompozycję Józefa Chełmońskiego, który w tym epizodzie z powstania też bezpośrednio odnosi się do tych wydarzeń, ale z kolei w tym oddziale kozaków, który też bardzo łatwo mógłby się skojarzyć z represjami Rosjan związanymi z powstaniem. Odnosi się też do tradycji malarstwa francuskiego, wzorując się na słynnym obrazie Ernesta Meissoniera, który był bardzo znaną kompozycją w XIX wieku i jego
układ, ten pomysł zaadoptował właśnie Chełmoński do tych polskich warunków. Obok cyklu Artura Grottgera, obok Polonii pojawiają się dwa obrazy, wczesne obrazy Jacka Malczewskiego, które są już następstwem, znowu następstwem owego powstania, a więc sceny z zsyłki, sceny, które przedstawiają ów los tych, którzy zostają zesłani na Syberię, którzy cierpią po upadku powstania styczniowego. Z drugiej strony tej samej sali kolejne obrazy Jacka Malczewskiego, ale już późniejsze, a więc w pełni wpisujące się w symbolizm. Jeszcze jedno odniesienie do powstania styczniowego, kompozycja Eloe i Elenaj, bo to znowu odniesienie do Juliusza Słowackiego, do jego poematu i też owej drogi na Syberię. Tylko właśnie już w takim ujęciu symbolicznym, ale też bardzo wyraźnie, jak to w przypadku artystów Młodej Polski, korzystający z owej spuścizny romantycznej. Tryptyk Moje życie. Pewne podsumowanie, można powiedzieć, doświadczeń i artystycznych, i życiowych. W samym centrum pojawia się ta scena, która jest bezpośrednim wspomnieniem Jacka Malczewskiego z czasów powstania styczniowego, kiedy był małym chłopcem, ale już obserwował to, co się działo i zaczynał być świadomy jako człowiek, a później jako artysta. I jego autoportret, jeden z licznych jego wizerunków, Finis Polonie, to rok 1905, a więc obraz namalowany bezpośrednio po wydarzeniach rewolucji w 1905 roku, która jeszcze na wystawie również nam się pojawi, ale u Malczewskiego obok owych kwestii narodowych pojawia się też wątek bardziej prywatny, to charakterystyczne dla niego łączenie różnych motywów, jak chociażby tutaj zaczerpniętych z mitologii. I kolejna sala wystawy. Sala, w której dominuje wspaniale wyeksponowane jedno z największych, najbardziej znanych arcydzieł malarstwa polskiego, Babie Lato Józefa Chełmońskiego. Ten obraz, sztandarowe dzieło polskiego realizmu, ale też i prekursorskie dzieło dla polskiego realizmu, który początkowo spotkał się z dużą krytyką ze strony publiczności, ale i specjalistów. Ten obraz łączy tutaj dwa wątki. Z jednej strony jest to rozdział zatytułowany Wspólnota i różnorodność. Dość nietypowy układ na współczesnych wystawach powieszenia bardzo gęsto obrazów był pomysłem kuratorów francuskich. I w Warszawie starano się tą koncepcję również zachować, bo to zestawienie obrazów, często bardzo słynnych, ważnych, bardzo dobrych polskich obrazów, ma uzmysłowić widzowi, jak niejednoznaczne było właśnie pojęcie narodu, owej wspólnoty, tym bardziej, że owego narodu, o którym mówimy, że walczy o niepodległość. Ale przecież owa wspólnota to bardzo
różne warstwy społeczne, wyznania, różne tendencje, które się wewnątrz owego społeczeństwa podzielonego przez zaborców pojawiają. Pojawia się tutaj też artysta, jego wizerunek, w tym przypadku autoportret Juliana Fałata, bo cały czas na wystawie towarzyszy nam pytanie, w jaki sposób właśnie artyści odpowiadają na owe potrzeby, które wynikają z sytuacji polityczno-społecznej. Historia Kidżału to obraz, który jest sygnałem owej tradycji, która była, wydaje się być, jedną z najsilniejszych dla owej jedności, polskiej jedności narodowej, owej tradycji szlacheckiej, też Złotego Wieku, rozwoju szlachty polskiej, która owe tradycje przenosiła również w wiek XIX. Ale przecież pierwsza Rzeczpospolita przed zaborami to kraj dużo bogatszy. Bogatszy, jeśli chodzi o różne nacje, które wchodziły w skład tego wielkiego przecież przed zaborami państwa, również za sprawą rozległych terenów na wschodzie. I to uświadamia nam, to nam sygnalizuje właśnie ten pełen wschodniej orientalności obraz Józefa Branta. Mamy przedstawienia realistyczne, zupełnie zwyczajnych członków społeczeństwa owego czasu, czego przykładem jest ten obraz Juliana Fałata, ale też i mamy te konkretne, specyficzne grupy w owym społeczeństwie, jak chociażby Żydzi, którzy tutaj reprezentowani są nie tylko przez ten obraz Aleksandra Grodzickiego, ale również arcydzieło Aleksandra Gierymskiego, który przedstawia właśnie obyczaj żydowski z jednej strony jeszcze okiem dokumentalisty, realisty, ale z drugiej strony budujący wspaniały nastrój swoją wrażliwością na efekty luministyczne. Portret kobiety autorstwa Olgi Boznańskiej czy mieszkaniec miasta Warszawy Henryk Krajewski, prawnik, zresztą biorący też udział w powstaniu styczniowym. I ta nowa grupa społeczna, która rodzi się właśnie, wykształca w XIX wieku, to robotnicy przedstawieni na dość późnym obrazie Stanisława Lenca. Jednak w tej panoramie społeczeństwa polskiego, żyjącego na terenie, który wcześniej obejmował Rzeczpospolitą, dominującą rolę zajmują przedstawienia chłopów, wsi. Czy to jeszcze w romantycznym pędzlu Piotra Michałowskiego, czy idącym już w stronę impresjonizmu przedstawieniu Rybaków Leona Wyczółkowskiego. Stanisław Witkiewicz prezentuje nam taką idealizowaną wizję polskiej wsi. Jednak oglądając owe wizerunki chłopów, mieszkańców wsi, możemy sobie zadać pytanie, jaka ich była świadomość narodowa, patriotyczna, bardzo często pewnie na pytanie, skąd pochodzą, kim są, usłyszelibyśmy odpowiedź, że są tutejsi. A więc mówienie o owych zrywach narodowych w polskiej historii, o tych
wydarzenia, które miały doprowadzić do odzyskania niepodległości, odbywa się tak naprawdę, te wydarzenia mają miejsce w kontekście bardzo wielowarstwowej, skomplikowanej sytuacji społecznej. I jeszcze jedno przedstawienie właśnie takich mieszkańców wsi, słynny obraz Aleksandra Gierymskiego, Trumna chłopska, gdzie wykazuje on się nie takim idealistycznym, ale właśnie charakterystycznym dla realizmu, krytycznym przedstawieniem owej sytuacji. Ci rodzice, którzy utracili kolejne dziecko, nawet nie są w stanie wyrazić swojego żalu czy rozpaczy. Więcej tu widzimy rezygnacji, która związana jest właśnie z sytuacją też ekonomiczną polskiej wsi tamtego czasu. I stanowi to kontrast dla obrazów zgromadzonych po przeciwnej stronie. Obrazów, które już w dużej części są autorstwa malarzy okresu młodej Polski, to są owe docenione przez nich ludowe korzenie. Jeszcze dwa studia Aleksandra Gierymskiego, które też już wpisują się w taką barwność, dynamikę owych obrazów młodopolskich. A więc właśnie obyczaj, zwyczaje polskiej wsi, w której dostrzegano też owego ducha narodu, coś pierwotnego, prawdziwego, co było również tą tkanką potrzebną do utrzymania tożsamości narodowej. Ale też obrazy artystów młodopolskich, Władysława Ślewińskiego, który też, zaznaczmy, dużą część swojego życia spędza we Francji. Te obrazy skupiają się na owej warstwie folkloru, barwności stroju, nie dostrzegając owej trudnej sytuacji społecznej. Można z jednej strony powiedzieć, że to ujęcie było dość powierzchowne, ale też trzeba pamiętać, że właśnie ta obecność tej warstwy do tej pory zupełnie pomijanej ma tutaj też duże znaczenie. I kolejna sala jeszcze kontynuuje właśnie ów wątek znaczenia polskiej wsi, która doceniona oczywiście została jeszcze przez realistów na czele z Józefem Chełmońskim, który po krytyce swojego Babiego Lata wyjeżdża do Francji, tam spędza kilka lat, święcąc tam triumfy, odnosząc sukcesy. W odróżnieniu od Polski, we Francji ten realizm, który łamał tak wiele konwencji XIX-wiecznego malarstwa, był już nurtem, kierunkiem w pełni przyjętym. Różnego rodzaju wizerunki polskiej wsi, od tych bardziej realistycznych i w taki dość płynny sposób przechodząc właśnie do już twórców bliższych młodej Polsce, jak Włodzimierz Tettmajer, te sceny z Bronowic, które też przywołują od razu nasze skojarzenia z wielką literaturą. I po drugiej, jeszcze jeden tryptyk, który tutaj jest obecny w tej sali, który też właśnie odnosi się z jednej strony do tego tematu mieszkańców wsi, ale robi to już właśnie w formach końca XIX wieku, formach młodopolskich. Kazimierz Sichulski tutaj w tym projekcie
witraży wyraźnie też odnosi się do obecnego wtedy, obecnej wtedy secesji i jej dekoracyjności. I po drugiej stronie z kolei spotykamy niewielki rozdział zatytułowany Dom jako ostoja polskości. To kolejny element owej mozaiki budowania tożsamości narodowej, pielęgnowania owych tradycji, gdzie, jak to już widzieliśmy, bo już pojawiał się nam ten motyw dworu szlacheckiego, to zacisze domowe staje się właśnie miejscem, gdzie owa tradycja, historia jest pielęgnowana. Ale też jeszcze inny wizerunek takiego dworku, tym razem rodzinnego, Ferdynanda Ruszczyca, który przedstawia ten motyw już w bliższy właśnie symbolizmowi, nadając mu pewne treści, które budzą w nas niepokój. Ta czerwień jakby zagrażająca, ta czerwień tej winorośli jest jakby takim płomieniem, który tutaj jest w kontraście do owego pawia, którego między innymi moglibyśmy zinterpretować jako symbol nieśmiertelności. I jeszcze dwa wnętrza owego domu. Dwa bardzo różne wnętrza. Z jednej strony też jeszcze w tym klimacie właśnie symbolizmu takiego nastrojowego, budującego bardzo specyficzny klimat poprzez intensywną kolorystykę, mocne, ostre światłocienie, płaskich plam barwnych, to wnętrze Konrada Krzyżanowskiego. I drugie wnętrze Józefa Mehofera, wypełnione światłem majowym, bardziej odnosi się do nurtu bliskiego francuskiemu impresjonizmowi, a więc jasnej kolorystyki i przede wszystkim wrażliwości na światło. I bardzo ważny, jak już zapowiedziałem na samym początku, rozdział zatytułowany Odkrywanie pejzażu. Pejzaż w sztuce polskiej zyskuje na coraz większym znaczeniu. Tak było oczywiście też i w malarstwie europejskim, ale znowu na gruncie polskim ma to specyficzny, specjalny wymiar. Co widzimy chociażby też w pracach Józefa Chełmońskiego, wielkich przestrzeni, które przedstawia, które znów już symbolicznie moglibyśmy widzieć jako owo upostaciowienie wolności, do której dążą Polacy. Ale Józef Chełmoński, choć długo malujący, pozostaje jeszcze w dużej części realistą, który po prostu zachwyca się owym rodzimym pejzażem i jego elementami. Julian Fałat również w takim śnieżnym widoku to z jednej strony obserwacja tych efektów światła, tych błękitnych cieni, które tutaj się pojawiają, pewna synteza, która tutaj już też ma miejsce, ale właśnie w odniesieniu do tego polskiego krajobrazu, który był tak ważny. I szczególnym jego elementem jest kolejny fragment owej układanki. Widzieliśmy już sceny inspirowane polskim Podhalem, folklorem tamtejszym. Choć folklor z różnych stron fascynował artystów młodopolskich, to artyści XIX wieku również zaczynają być zafascynowani właśnie Tatrami jako tym motywem z jednej strony efektownym, wspaniałym w przedstawieniu, ale też niosącym ze sobą ten widoczny, wyraźną oznakę owej polskości.
I z drugiej strony nakładające się pewne eksperymenty formalne, tak jak w obrazach Jana Stanisławskiego, zazwyczaj niewielkich, co bardzo dobrze widać właśnie na wystawie, malowanych bardzo delikatnie, szkicowo, to już są owe bardziej artystyczne podróże polskich artystów, poszukiwanie innych dróg ujęcia, odejścia od pewnych konwenansów w sztuce, czego przykładem też jest ten taki szkicowy widok Wojciecha Weissa. W stronę nowoczesności, tak był zatytułowany ostatni rozdział wystawy w ekspozycji francuskiej. No, my wiemy, że ta nowoczesność w sposób gwałtowny rozwija się właśnie na gruncie polskim w okresie młodej Polski i taki też tytuł nosi ta część w Warszawie. Zaczynając jeszcze od obrazu właśnie będącego pejzażem. Ferdynand Ruszczyc w jednym ze swoich najbardziej radykalnych, nowoczesnych przedstawień owym obłoku malowanym już bardzo gwałtowny, nowoczesny i taki syntetyczny również sposób. No i spotkanie, które jest wyjątkowym spotkaniem. Po lewej obraz Wyspiańskiego, Stanisława Wyspiańskiego, przedstawiający chochoły, a po prawej możemy zobaczyć ta większa kompozycja autorstwa również Wyspiańskiego, również przedstawiająca planty krakowskie, tylko z widokiem Wawelu w tle. Te obrazy zazwyczaj nie mają szansy się spotkać. Jeden należy do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, drugi do Muzeum Narodowego w Krakowie. Ten krakowski jest wcześniejszy, przyciągający nas swoim nastrojem, delikatnością, ale też mający już właśnie ten element znowu narodowy, ta sylweta rezydencji polskich królów jest też odwołaniem do owej wielkiej przeszłości. A w trochę późniejszym widoku plant z kolekcji warszawskiej, w słynnych chochołach, który to motyw oczywiście pojawi się później w Weselu Wyspiańskiego, mamy możliwość zobaczenia z jednej strony też pięknego nokturnu pejzażu, ale też i jeszcze bardziej rozwiniętych treści symbolicznych. Owe chochoły chroniące delikatne rośliny, drzewka, jak to bywało w przeszłości, wyraźnie przypominają postaci ludzkie. To jest ów naród, który jest tutaj uśpiony, uśpiony zimą, nocą, którą widzimy w tej kompozycji. Ale trzeba pamiętać, że przecież po każdej zimie nastąpi wiosna, a po każdej nocy musi nastąpić dzień. I to jest właśnie przesłanie Wyspiańskiego, że chociaż tutaj naród pogrążony jest jeszcze w mrokach zaborów, to owa nadzieja jest czymś pewnym. I obraz Jacka Malczewskiego W tumanie, również jedno z kluczowych jego dzieł, łączące w sobie ów element pejzażu, bardzo nowocześnie, syntetycznie malowanego, z tym motywem znowu kobiety ze skutymi rękami, w której możemy widzieć znowu upostaciowienie owej zniewolonej ojczyzny, ale jak to w przypadku symbolizmu bywa, w przypadku obrazów Malczewskiego, tych interpretacji, odniesień może być tutaj dużo więcej do folkloru, podań czy motywu śmierci, nirwany, który też w okresie młodej Polski był bardzo częsty. I obok
obrazu Jacka Malczewskiego w ekspozycji widzimy dość wyjątkową w twórczości Leona Wyczółkowskiego dość wyjątkowy obraz znów przedstawiający Stańczyka. W wersji matejkowskiej widzieliśmy go zamyślonego, zafrasowanego. U Wyczółkowskiego Stańczyk jest już załamany. Rzeczywiście jest to wyraz rozpaczy tej postaci, która miała tak ważne, symboliczne znaczenie. Kolejne nieudane powstania, ta galeria społeczeństwa polskiego, która tutaj przedstawiona jest pod postacią tego kukiełkowego teatrzyku. To jest też ta symboliczna refleksja nad dziejami, która idzie dalej niż to robiła historiozofia Matejki. To jest to pytanie o zasadność kolejnych zrywów. Jak wiemy, w przyszłości to właśnie nie bezpośrednio któreś z powstań, tylko sytuacja polityczna, efekt I wojny światowej przywrócą Polskę na mapę świata. Ale to też odniesienie do sporów, dyskusji, które miały miejsce wtedy właśnie pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku o zasadność kolejnych zrywów narodowych, czy właśnie walkę w inny sposób, jak chociażby poprzez pędzel. I obraz Ferdynanda Ruszczyca, który wpisuje się w klimaty końca XIX wieku, właśnie w taką schyłkowość, ale schyłkowość bardziej ogólną europejskiego fin de siècle, taki dekadentyzm, ten nastrój, który tutaj buduje nam Ferdynand Ruszczyc, tej posępnej, tego posępnego widoku owych starych jabłoni, które są powyginane poprzez upływ czasu. To też gdzieś refleksja nad upływającym czasem, ale też pewne odniesienie do tych form secesji i ozdobnych linii, które tutaj nabierają zupełnie innego wymiaru. I w jakimś sensie kontrastem do owych schyłkowych, dekadenckich nastrojów końca XIX wieku jest obraz Wojciecha Weissa. Obraz, który jest wyrazem takiej biologicznej radości. Z kolei tych nastrojów, które nasiliły się na początku XX wieku, związanych z rodzącym się nowym stuleciem, w którym upatrywano właśnie nadziei. Nadziei nie tylko odzyskania niepodległości dla Polski, ale też nadziei rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego. I gdzieś ta radość, te nadzieje są właśnie wyrażone poprzez te formy, które z jednej strony korzystają z korzeni symbolizmu, ale też już budują nową stylistykę rodzącego się ekspresjonizmu w tamtym czasie. Wojciech Weiss reprezentowany jest też na wystawie poprzez swój autoportret. Autoportret z maskami, a więc taki motyw bardzo charakterystyczny właśnie dla symbolizmu, dla sztuki owego czasu, która wychodząc z pozycji realistycznych, coraz bardziej wgłębia się w ową tkankę rzeczywistości, jakby zrywając kolejne maski, ujawniając kolejne jej znaczenia. Tak jest w przypadku symbolistów, tak jest w przypadku Witolda Wojtkiewicza, którego cykl rysunków prezentowany jest też na wystawie. I to są rysunki, które z kolei bezpośrednio powstały pod wpływem wydarzeń 1905 roku. A więc zrywu, który początkowo był zrywem robotniczym na terenie Rosji i przeniósł się na teren Polski.
Oczywiście na tym terenie Polski nabierając też znaczeń patriotycznych, ale też powodując dyskusje, powodując również podziały, spory. Widzimy to już w prawdopodobnie pierwszej kompozycji tego cyklu, a więc właśnie udających się na ów strajk, ową manifestację. Ale kolejne przedstawienia manifestacji wcale nie pokazują zaborców, nie pokazują tych, przeciwko którym te demonstracje miały miejsce. Tak jakby Witold Wojtkiewicz chciał zwrócić reflektor na samych protestujących. Te mocna ekspresyjna linia potęguje dramatyzm tych wydarzeń. Wydarzeń, które z jednej strony mają przynieść zerwanie okowów społecznych, a więc poprawę sytuacji robotników, ale też okowów owej niewoli narodu. I bardzo gorzką kompozycją jest przedstawienie właśnie tej postaci już z zerwanymi kajdanami, która zupełnie obojętnie przechodzi obok owej personifikacji Polski siedzącej na tronie, która tak często pojawiała się u wcześniejszych artystów. I ten niejednoznaczny pejzaż, który być może kończy tą sekwencję, chociaż nie jesteśmy do końca pewni, czy w takiej kolejności sam artysta widział te kompozycje. Pejzaż, który z jednej strony pokazuje ów świt, wschodzące słońce, ale z drugiej strony swoim nastrojem, jakby demonami, tym posępnym pochodem, który się pojawia, poddaje wątpliwość ów entuzjazm związany z początkiem XX wieku. Witold Wojtkiewicz, podobnie jak Wojciech Weiss, to już są owi artyści, którzy używają jeszcze w czasach młodej Polski, ale najbardziej nowoczesnego języka. Tak jak w tej scenie orki nawiązującej do tego wielokrotnie przedstawianego tematu, owego motywu wsi, który widzieliśmy również na wystawie w różnych odmianach. U Witolda Wojtkiewicza jest to jakby krzywe zwierciadło satyry i niejednoznaczności. Podobnie jest też w tym drugim obrazie, gdzie pojawia się ów motyw cyrku, który oczywiście też jest takim motywem metaforycznym w twórczości Witolda Wojtkiewicza. I właściwie ostatnim obrazem zamykającym wystawę w ekspozycji w Warszawie jest ta scena w tym sadzie Zbigniewa Pronaszki. Już bardzo późno malowany obraz przed wybuchem I wojny światowej, która definitywnie zamknie okres młodej Polski. Ale też Zbigniew Pronaszko już bardziej kojarzy nam się z tym, co dziać będzie się po I wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości, kiedy budowana będzie nowa sztuka w nowej rzeczywistości i z kolei pojawią się właśnie pytania o jej charakter, o jej narodowy i też nowoczesny charakter. Zbigniew Pronaszko będzie brał udział w tym jako między innymi członek grupy formistów, a więc pierwszej grupy, która wprowadziła wyraźnie awangardowe tendencje na polskim gruncie. Teraz jednak na chwilę powróćmy do ekspozycji, która odbyła się w 2019 roku we Francji w oddziale Louvre w Lens. Na koniec chciałbym pokazać obrazy, które nie zostały zaprezentowane w odsłonie warszawskiej w dużej części, choć nie tylko, ze względów na swoje rozmiary. Czasem były to też względy
konserwatorskie, tak jak w przypadku wielkiej kompozycji Leona Wyczółkowskiego, która to ona kończyła ekspozycję francuską, wzbudzając zresztą duże zainteresowanie publiczności, bo trzeba powiedzieć, że ekspozycja we Francji cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem tak krytyki francuskiej, jak również chętnie była odwiedzana przez Francuzów. To kompozycja ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i ze względu na swoją i technikę, stan zachowania i wielkość do Warszawy już przyjechać nie mogła. I inne obrazy, które nie pojawiły się w odsłonie warszawskiej, to praca malarska Artura Grodgera, jeszcze jeden obraz Wojciecha Kossaka i prace Henryka Siemirackiego, których w odsłonie warszawskiej zupełnie nie ma. Henryk Siemiracki to ów sygnał styczności sztuki polskiej i tych typowych tendencji europejskich. To obok Jana Matejki kolejny artysta, który święcił triumfy w Europie, na całym świecie, również we Francji. I tu między innymi jego szkic do pochodni Nerona, obrazu, którego wielkoformatowego, który znajduje się w zbiorach krakowskich sukiennic. Portret Paderewskiego. Lorenza Alma Tademy, również wielkiego akademickiego malarza, choć nie Polaka, we Francji był tym sygnałem, który przypominał o tej jakże popularnej postaci już z początków XX wieku, a był też okazją do zaprezentowania obrazu bardzo wysokiej klasy, który należy do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdyż podobnie jak duża część spuścizny Paderewskiego właśnie do zbiorów muzeum trafił zgodnie z jego wolą. I jeszcze więcej obrazów Jana Matejki, bo już mówiłem o tym, że był to artysta, który z jednej strony w swoim czasie był popularny, znany we Francji, ale miał też wyjątkowe znaczenie dla Polaków i cały czas poprzez jego oczy widzimy właśnie historię, jak chociażby tutaj też jeden z kluczowych znowu momentów w dziejach Polski, owa próba reformy, zmiany tej XVIII-wiecznej sytuacji w postaci uchwalenia Konstytucji 3 maja w tej szkicowej wersji tej kompozycji. Więcej obrazów Józefa Branta, Chodkiewicz pod Chocimiem, to wielka, wielka kompozycja, którą zresztą niedawno mogliśmy oglądać na monograficznej wystawie artysty też w gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie, czy inne obrazy Józefa Branta, również znanego, odnoszącego sukcesy na arenie międzynarodowej polskiego artysty związanego z Monachium, odwołującego się właśnie do owej rzeczywistości, przede wszystkim XVII wieku, owego złotego wieku. Ale też pewne elementy realizmu, który, jak już widzieliśmy, jest ważny i w dość płynny sposób często przechodzi w te kompozycje symboliczne, czy u Ferdynanda Ruszczyca, czy również u Józefa Chełmońskiego. Maksymilian Gierymski w wspaniałym nokturnie to jeszcze jeden widok wsi i pełen uduchowienia obraz Aleksandra Gierymskiego, Anioł Pański, który powtarza też słynny motyw, motyw z słynnego obrazu francuskiego realisty Jean-François Mieta. I jeszcze jedna scena odnosząca się do zsyłek na Syberię, czy owego rodzenia się tej
klasy robotniczej, co przedstawione jest w tej kompozycji Kazimierza Alchimowicza. Leon Wyczółkowski, Kopanie buraków, jeszcze jedna kompozycja bliska impresjonizmowi, przedstawiająca realistyczną scenę, czy Rodzina Włodzimierza Tetmajera, i monumentalny, już nasycony też takim symbolicznym nastrojem pejzaż Tatry Stanisława Witkiewicza. Jesteśmy już w okresie Młodej Polski. Tutaj kompozycja Witolda Pruszkowskiego, która jest jeszcze jednym sygnałem tych korzeni romantycznych sztuki tego okresu, co reprezentowane jest też bardzo dobrze przez Jacka Malczewskiego i tutaj stale goszczący w ekspozycji stałej Muzeum Narodowego Hamlet Polski, czy jeszcze jeden autoportret, który również we Francji był pokazywany. I jeszcze jeden autoportret Anny Bilińskiej-Bogdanowicz, który w ekspozycji warszawskiej się nie znalazł, ale to z racji tego, że równolegle trwają prace nad wielką monografią tejże artystki i jej wystawa zaplanowana jest w Muzeum Narodowym w Warszawie po zakończeniu wystawy Polska Siła Obrazu. Polecam wszystkie materiały, które w związku z sytuacją związaną z wirusem powstały, towarzyszą wystawie. I można bardzo wiele tych materiałów odnaleźć w sieci, przede wszystkim oczywiście na stronie Muzeum Narodowego w Warszawie, na którą zapraszam, a przy okazji również na ekranie adres mojej prywatnej strony, gdzie również materiały związane z wystawą Polska Siła Obrazu mogą Państwo znaleźć. Dziękuję za uwagę.